Cześć, z tej strony Kasia Brodacka, menadżer Mauriszkom, tutaj pod patronatem MMA Rocks. Tutaj gościmy Pawła Kiełka. Dzień dobry. I witamy jeszcze Jakuba Mauricza. Powitał. A mnie tu nie ma, tak? Jest Dominik, przestań. Dominik, miło mi. Cześć, tutaj... Oj, rozproszyłam się. Dobra, tutaj mam kilka pytań do Pawła Kiełka oraz do jego dietetyka. Także Pawełku, jak się czujesz? Nie ma. Marek Fischer. Piastujący stanowisko po święcie panującym Jakubie Mauriczu, pojechał już do Szczecina. A dlaczego? Dlaczego teraz się stało tak, że... Teraz wprowadzamy kontrowersje. Dlaczego? Rozstałem. Dlaczego stało się tak, że... Jak to jest, że Paweł Kiełek rozstał się z Jakubem Mauriczem? Absolutnie, nikt się z nikim nie rozstał. Ja dementuję, to są plotki, to nie ma żadnego rozstania się. Ja po prostu przyłożyłem pałeczkę Fischerowi. Głupio to, głupio to brzmi, okej, co, wróć. Panowie, potem sobie będziecie przekładać. Dobrze. Tak, przekładanie pałeczki zrobimy poza anteną, natomiast teraz słuchamy, co się takiego wydarzyło. Wydarzyło się wiele rzeczy w firmie, w związku z czym tutaj niestety nie jestem w stanie objąć wszystkich zawodników opieką, a więc metodą porozumiewawczą zapytałem się Pawła, czy miałby szansę skorzystać tutaj z wiedzy Marka, gdyż jestem zaklejony po tą... I co na to, Paweł? Zgodziłem się. Zgodziłeś się, Pawełku. I powiedz mi, jak twoje odczucia? Dobrze. Jak waga? Jak dobrze? Bardzo dobrze. O. Jest prąd? Jest prąd. Jest gaz? Niczym w gazowni. Moc, energia? Co będzie działo się w maju? Będzie dobra walka. Z kim? Nie mogę powiedzieć. No na pewno? Wiem. To powiedz. Ale nie powiem. Wiem, ale nie powiem. I co na to wiem, Jakub Mauricz? Nie mogę. Czy na ile? No właśnie. Pozdrawiamy MMA Rocks. Pozdrawiamy. Mamę, tatę, wujka, Adasia, ciocię Bożenkę, naszych podopiecznych. I wszystkich. Szkoda. No to jeszcze raz. Pozdrawiamy mamę, tatę, Adasia, Bożenkę. Pozdrawiamy podopiecznych, pozdrawiamy kursantów. Trzymajcie się. Tak to wytnę. To tak. Pa. No co ty? Nie mogę całego puścić. Albo dobra, puszczę całego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.